Czuwać jest HP. W ostatniej chwili ten czuwacz zbiłem. W końcu pojawiły się między innymi spady ładowne na multi. To czego początkowo brakowało. Oj, tak brakowało. Właśnie ja szukałem zawsze składu ładownego i tak ciągle mówię, ten pusty, tamten pusty, mówię. I same puste. I ruszaliśmy z kopalni z różnym składem węglarek, no właśnie. A teraz w końcu jest inaczej. Kolejny semafor wskazuje prędkość do 100 km na godzinę. Jest to ostatnia tarcza SBL. Więc teraz będzie semafor wjazdowy do stacji Drawinowa. Cały skład ładnie za nami jedzie. Kanał 7. Zmieniamy. Na kanał 7. Następny semafor z maksymalną dozwoloną. Prędkością. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Jej zjeżdżamy? Nie, chyba prosto. A po prostu przez te rozjazdy stanie. To ja chyba muszę zagrać w Sinraina, ale ciężej się hamuje tymi składami, czy to jakiś sztucznie jestem w Sinrainu. Ja pamiętam, że jak cię ciągnęło nawet dużo tej węglary, to jak cię hamule zaciągnęło, to ten pociąg sam hamował. Nie było tego czasu właśnie przejścia powietrza aż do ostatniego wagonu. Że to dłużej zajmowało, tylko po prostu jak się zaciągnęło hamulec, to on prawie od razu zaczynał hamować ostro. Jak się luzowało, to też samo chwila, moment i był wyluzowany. Otoczenie stare z pierwotnej wersji drawinowa. Czyli tak jak mówiłem, nie pobierałem nic. No cóż, niestety jeszcze nie poznamy. A jest nowe otoczenie, a dziś to co było w tym? W Drawinowie do wieczora, czy... W tej nowej wersji, mówię, wygląda tak jak było w Drawinowie do wieczora, czy po prostu zupełnie coś nowego zrobili? To jest ciekawe. A nowe otoczenie zupełnie. Muszę kiedyś pobrać i sobie pojechać jakąś, nie wiem, EP09 z ekspresem i zobaczyć otoczenie. O, tu ktoś na wiadukcie stoi. Tak pewnie tą stówką będziemy musieli trochę czasu jechać, nie? No w końcu pociąg towarowy. Jak nas nie ześlą na bok, to po prostu jedziemy ze stabilną prędkością i tyle. I usunięto ściany lasów.
O tej ściany chodzi? Chyba tak. No ale fajnie. Fajny sklep. Problem z nową otoczeniem jest taki, że nie ma jednej paczki i zależnie co pobieramy, czy od rana, czy do wieczora, to się różni otoczenie. Aha, no to rzeczywiście. To rzeczywiście jest to problem. A jakby nie mogli w tej biotek ujednolicić trochę, nie? Że jednak prawinowo to jest prawinowo i tyle. W sumie tak właściwie, no od rana do wieczora się zmieniło otoczenie zupełnie, no aż trochę takie nierealne, nie? Ciągle zapominam, że to SHP trzeba czasować inaczej, nie? I klikam chociaż zwykły czuwak. Kiedyś będę miał nagłe przez to, nie? Będę się zastanawiał, czy on mi się SHP nie chce skasować. Coś powiem. No, teraz jest tak bardziej rzeczywiście zrobiony, nie? To dzieci jest realnie w traksach. Chyba szybciej to było uproszczone sterowanie, że SHP i czuwać się kasowało tym samym. Teraz to zmienili w tej nowej paczce, nie? Czy jest inna kombinacja klawiszy na SHP? Tym się kasuje. Tak jak jest zatwierdzenie tego PLB w niemieckiej kolei, że jak jest semafor, załóżmy, i on ogranicza prędkość bardziej niż 100 na godzinę, to wtedy trzeba właśnie tym go potwierdzić, a się koło niego przejeżdża przy magnesie. Tak samo niemieckiej kolei jest tańsza i się przejeżdża ogólnie koło wskaźnika informującego o ograniczeniu prędkości do mniejszej niż 100 na godzinę, to również trzeba tym potwierdzić. I tak się wyłącza u nas SHP widocznie. Autor pisał na forum, że docelowo będzie jedna paczka, ale do tego czasu w pierwszej kolejności trzeba pobrać do wieczora, a potem od rana. I pobrać dodatkową poprawkę. Nie. Jedną paczkę, drugą paczkę i jeszcze poprawkę. Czego to już nie wymyślę. O 7:52 mam być we Władowicach. Oczywiście czasu gry. Swoją drogą nic nie mówi, że się skończyła muzyka. Już naprawiamy. I mamy ograniczenie do 80 km w godzinę, hamulec dynamiczny. Elektrodynamiczne, przepraszam. Dokładnie tak. Bez tej poprawki ET22 w grabówku nie dostaje wagonów. Aha, no to rzeczywiście. Trochę kiepsko, nie? W teorii tam elektrodynamiczne, nie, no tak kiepsko wyhamujemy. Trochę trzeba pomóc zwykłym hamulcem. Z
sprawdzimy w chrapówku, czy została wagony, czy dalej czeka. No dobrze. Znowu, że będzie, że czegoś nie podrałem. A powinienem. Dobra, ograniczenie do 80. Idziemy 84, chyba nie jest aż tak źle. Jak na skład towarowy. Tempomat również jest. Wyjeżdżamy z 80. Ustawiamy sobie licznik odległości. Tak bynajmniej się to nazywa w maszynie. To już jest na pewno mój ostatni stream przed wyjazdem do pracy. Jest on w sumie dlatego, że przesunęli mi ten wyjazd o jeden dzień. Dzisiaj dostałem telefon z tym związany, więc no. Dlatego możemy sobie dzisiaj zrobić taką transmisję. Ale już niestety jest to ostatni stream. Następny będzie pewnie za jakieś 4 tygodnie dopiero. Od tego momentu musicie się Państwo wspomóc odcinkami na kanale. Będzie wszystko w tej kolejności wskazanej pobierze. Powyżej, wskazanej powyżej pobierze, to jest nowe otoczenie i wszystko dobrze działa. To tak coś zrobimy, no. Ale już teraz nie ma tego sensu, dopiero po transmisji. Jak w piosence jeździ się po autobanie, za niedługo pewnie będę to robił. Za parę dni zapewne będziemy na autobanie. W sumie po tym zjeździe sobie biorę urlop, więc może teraz na wyjeździe uda mi się nagrać. To może zrobimy jakiś odcinek z pracy dla widzów. Żeby nie być gołosłownym, że jeżdżę do pracy. A nie co 2 tygodnie na wakacje. Ach, pierwsza praca, pierwsza. Ale już 8 miesięcy pracuję. Ten czas normalnie w robocie tak szybko leci, że... Bardzo szybko leci. O, trzeba hamować. Tarcza wskazuje, że jest niesprawny przejazd kolejowy. No i tak w miarę ostrzej przyhamujemy, nie? Za niedługo powinien być ten przejazd. A tam do 20. Pan, panie Mati, do szkoły czy do pracy? To siedzimy w tym samym, w pracy. A i to nie do pierwszej. Rozumiem, nie, no ja to... A to w sumie można powiedzieć, że no z wyboru do pracy, no tam na studia się dostałem, ale... Mój wzrok mnie pozwolił na bycie na studiach. No poszedłem na lotnictwo, dostałem się. No niestety badania lekarskie na pilota mnie wykluczyły. I niestety na tym etapie się to skończyło. I postanowiłem, że pójdę wtedy do pracy. A jako, że mnie zawsze ciągnęło do pracy w transporcie. Więc właśnie w takim oto transporcie pracuję. I na razie nie narzekam. No co prawda, no, 3 tygodnie się jest poza domem.
3 tygodnie się jest poza domem, ale już... No jak ja to mówię, na razie to jest praca tymczasowa. W takim systemie, w jakim teraz pracuję. Choćbym miał dalej zostać w transporcie, to iść na ciężarówki. I w te 2 tygodnie, no 2, nie? Wypłata ta sama, krócej w trasie, więcej w domu. Tak, tak, wiadomo. Można pracować w lotnictwie, nie będąc pilotem, jest to duża prawda i to wystarczą tak właściwie kursy, ewentualnie prawo jazdy kategorii C, C+. Przemóc jeździć tymi ciężarówkami lotniskowymi, oni tam robią przeszkolenie na miejscu. Rado się, można pracować w lotnictwie. Czy to na lotnisku. No ja to ogólnie bardziej mnie w moim życiu właśnie ciągnęło tak do prowadzenia pojazdu, czy to samochodu, czy do wejścia na ten jak tutaj symulatory pociągów. No właśnie lotnictwo i to jakoś człowiek zbierał wiedzę na każdy temat. Zawsze człowiek się tym interesował dookoła, no. Transport, no i... To zawsze przy prowadzeniu czegoś. Jazda to jest wciągająca, naprawdę. Ja jako pasażer na przykład w pociągu po 2 godzinach dosyć nie mam jazdy. Nie, ja bym mógł jechać, się patrzeć dalej. Jeszcze sobie pomyśli, co taki maszynista tam robi. Jako kierowca ogólnie. Jako kierowca ogólnie już mam przejechane ponad 100 tysięcy kilometrów ogólnie łącznie, a prawo jazdy mam od 1,5 roku. I żadnych jeszcze na szczęście przykrych sytuacji nie miałem i odpuszczeń, żeby takich nie było, a w dużej ilości ciasnych miejsc się było i to dużym samochodem, nie osobówką i człowiek sobie dawał radę, no. To no ja mówię, no ja to trochę z pasji to robię, więc też inaczej, nie? Dla mnie przejechać 1000 kilometrów w ciągu jednego dnia to nie jest nie wiadomo jak duży wyczyn. Wymagania na maszynistę jeszcze wyższe, chociaż ostatnia część złagodzili. To znaczy moje wymagania, których nie przeszedłem, to właśnie osobne okulary, nie? I myślę, żeby sobie zrobić operację na oczy. Ale zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Od niby ryzyka nie ma z tą laserową korekcją wzroku, no ale no jednak zawsze człowiek musi tą decyzję 3 razy przemyśleć. Tym bardziej, no, że też to są pewne koszty, co by nie powiedzieć. Nie staram się na nie aktualnie zabezpieczyć, no bo to wiadomo, na nic w życiu same nie przyjdzie, nie? Człowiek sam się do czegoś nie dorobi i czegoś nie osiągnie, to no samo to nie będzie czekać na drugim końcu ulicy, nie? Jednak trzeba coś dać od siebie, żeby coś mieć. Najmniej ja tak uważam. I myślę, że ci, co mówią, że można siedzieć i nic nie robić i tylko czekać, aż coś samo przyjdzie, są w bardzo dużym błędzie. A znam dużo takich osób. To są w wieku jeszcze starszym ode mnie, na studia nie chodzą, nigdzie nie chodzą i do pracy też nie chodzą i nie wiem, na co czekają, tak właściwie. Co
cóż, no każdy do życia podchodzi inaczej, nie? Następny semafor na ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. No i wjeżdżamy do Grabówka aktualnie.